ojczyzny. Żądamy prawdy o polskiej transformacji ustrojowej. Takie słowa padły z ust osób zebranych przed Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Środowiska narodowe manifestowały swój sprzeciw wobec działań Lecha Wałęsy zarejestrowanego jako TW Bolek. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj po to, aby wyrazić swoje zdanie na temat niezbyt kryształowej postaci Lecha Wałęsy, byłego prezydenta Polski, który w latach 70. donosił na swoich kolegów. Mówi Michał Urbaniak, jeden z organizatorów manifestacji. Przed Europejskim Centrum Solidarności zebrali się przede wszystkim młodzi ludzie. Jak mówią, czują się oszukani przez sygnatariuszy Okrągłego Stołu i wzywają wszystkich tajnych współpracowników SB do ujawnienia się. Chcielibyśmy bardzo, żeby ujawniono resztę tych dokumentów i resztę współpracowników, które właśnie te akta zawierają. Uczestnicy manifestacji apelują także, by zmienić nazwy wszystkich instytucji czy ulic noszących imię osób, które zhańbiły swój honor. Zwracamy się do prezydenta miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, o zmianę patrona portu lotniczego w Gdańsku-Rębiechowie na osobę, której życiorys nie jest oparty na kłamstwie, a na oddaniu życia za ojczyznę. Protest związany jest z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce wokół Lecha Wałęsy. Wdowa po zmarłym generale Czesławie Kiszczaku chciała odsprzedać prezesowi IPN akta tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. W efekcie działań podjętych przez prokuraturę akta udało się zabezpieczyć. Jutro w południe zostaną one udostępnione dziennikarzom.